Dzień dobry, Dominik, w pierwszym wywiadzie dla Puszczy. Gratuluję debiutu. Jakie są twoje pierwsze wrażenia związane z tym meczem i jak oceniasz swój debiut? Znaczy, do oceniania to od tego nie jestem, żeby oceniać swój mecz. Od tego są inni, od tego są trenerzy. Debiut, myślę, że fajnie, wygrany mecz, bardzo wysoko. Szkoda tych tylko dwóch straconych bramek. Już za tydzień kolejne ligowe spotkanie, tym razem na wyjeździe w Rzeszowie z tamtejszą Resowią. Jakie oczekiwania przed tym meczem? Oczekiwania? No, będziemy grać tak jak w każdym meczu zdeterminowani, tak jak było do tej pory na Wiśle i teraz tutaj, że ta determinacja była do końcowej minuty i będziemy chcieli tak samo zagrać na Resowi. Teraz mam pytanie z tych natury bardziej prywatnych. Już trochę czasu spędziłeś w Niepołomicach. Jak tutaj ci się podoba i jak przyjęła cię drużyna? Drużyna przyjęła mnie bardzo fajnie, jest okej, miasto, nie wiem jak nazwać, jest bardzo miłe, wszędzie blisko, dobrze się tutaj odnalazłem, także jest super, sporo lasów, także do spacerów jest okej, z psem.